Telewizja Narodowa, 4 kwietnia 2017 rok, sąd we Wrocławiu. Udajemy się teraz do gabinetu prezesa, żeby się dowiedzieć, na jakiej podstawie nas nie wpuścił, patriotów, Polaków. Tadek, mogę cię skamerować? Tak, 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 oczywiście, już za chwilę. 311. Dobra, radny Krzyszmasz. Idziemy do gabinetu prezesa. Tak jest, udajemy się do gabinetu prezesa. Może jak zobaczy krzyż, to się uwinie. Podobno też chcieli przepustki od niektórych osób, chociaż tak jest, jest to bezprawne. Przepustki to dostali po prostu Żydzi. Tak. Żydzi po prostu dostali. I oni zostali wpuszczeni. My tak, natomiast przeciwnicy Piotra Ryba. Patrioci są wyganiani z sali rozpraw. Tak jest. Zaintonowałem nawet hymn polski jako pierwszy. Bardzo fajnie. No, tylko że kiepsko, że nas nie wpuścili na salę rozpraw. Ludzie z całej Polski tu są. Z panem prezesem będziemy. On będzie tak jest. My jesteśmy poważną stroną. Nie jesteśmy za tym pełna. Króciutko rozmawiamy dla Telewizji Narodowej. Radosław Siedlewski z sądu we Wrocławiu. Udało się doprowadzić do spotkania z panem prezesem w sprawie niewpuszczenia nas na salę sądową Polaków. Bo tak nie można. To jest złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. O którą tak pseudo obrońcy demokracji walczą. To niech obrońcy demokracji niech się teraz zainteresują tym, co się stało na sprawie sądowej Piotra Rybaka, naszego patrioty. Tak. Sfilmuj orzełka. Tylko, że rozprawa się zaczęła, panie prezesie, my chcemy wejść na tą rozprawę, a została to uniemożliwione. Skoro pan prezes każe nam wyjść, to wsiądziemy. Jako gospodarz prosi, to my proszę uczynić. Dobrze, siadajmy, drodzy państwo. Myślę, że będzie na łatwą rozmowę, panie prezesie, tego powiem tak.
kiedy w 1997 roku była powódź, ja tego sądu broniłem i czas, że tak powiem, spłacić pan dług. Jesteśmy w swoim kraju. Dobrze, może uargumentujemy. Panie prezesie, przyszliśmy na salę rozpraw 102 i okazało się, że są tam odpowiednie, żądane odpowiednie jakieś wyjściówki na tą salę rozpraw, w co my nie jesteśmy wyposażeni, ponieważ nikt z nas nie wiedział o tym. Nikt nie śledzi stron sądu, żeby się zaznajomić. I dlatego żądamy wręcz, żeby pan prezes uchylił to właśnie postanowienie i chcemy wejść na tę salę rozpraw. Jesteśmy w ilości tutaj niewielkiej, nie będziemy tam zakłócać, nie będziemy stwarzać jakiegoś zagrożenia. Chcemy po prostu wejść i uczestniczyć w rozprawie. Rozumiem, natomiast już planując rozprawę w tej sprawie, o której wiemy, prawda, tak. Ale państwo jesteście zainteresowani, wiedzieliśmy o tym, że zainteresowanie może być większe niż możliwości zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Dlatego na prośbę składu orzekającego wydałem zarządzenie z 17 marca, które określało, że osoby, czy liczba osób, która weźmie udział w rozprawie, będzie ograniczona do 20. Takie jest zarządzenie i ustalono, że takie karty wstępu będą wydane i zostały, czy były wydawane na 20 osób. Mam przed sobą listę. Z tej możliwości skorzystało 14. Wydawaliśmy praktycznie jeszcze w ubiegłym tygodniu te karty wstępu. Oczywiście osób czy nazwisk państwu nie podam, ale to są osoby, które nie są związane ze stronami, które chciały brać udział w tym postępowaniu. Ależ są. Widzieliśmy przed całą rozprawą, że te osoby są właśnie związane i to z tą drugą stroną sprawy. Natomiast my, jako obywatele, chcemy w tej sprawie uczestniczyć i nam to prawo zostało tym zarządzeniem pana prezesa, my już o tym wiemy, o czym pan prezes mówi, i zostało nam odebrane. To prawo zostało nam odebrane. My żądamy teraz przywrócenia tego prawa. Bardziej, panie prezesie, że jedna strona wie dokładnie, że chyba trzeba się starać o takie wyjściówki, natomiast my, mieszkając we Wrocławiu, nie wiemy, prawda? I to nam praktycznie zostało utajnione. No, to było publikowane w danych o sprawie, więc to nie możecie być państwo tym zaskoczeni. Bo... Ale to nie jest jakaś standardowa procedura, żeby się sprawdzało przed sprawą, czy nie wyszło jakieś tego typu zarządzanie. Jest. To jest jakieś nową przynajmniej dla nas. Dobrze, w każdym razie, jak pan sam pan prezes zauważył, że tych osób zgłosiło się stanowczo mało niż mniej, było wydawane. Tak, mniej. Więc my jesteśmy naprawdę w tak wąskiej grupie, że nie tworzymy ani zagrożenia, ani żadnego, no nie wiem, innych czynników, które mogłyby zakłócić rozprawę, co świadczy nawet to nasze zachowanie tutaj u pana prezesa. Więc żądamy wręcz, panie prezesie, żeby na tą sprawę wejść i uczestniczyć w tych rozprawach. Poza tym, panie prezesie, chciałem powiedzieć, że tutaj pracował mój kuzyn, to sędzia w stanie wojennym. Orzekał w sprawach w broni opozycji ministrów. Mecenas świętej pamięci Marek Boder, więc to jest rodzina. Moje nazwisko jest Poderewski, więc powiem tak. Ja się swojego nazwiska nie wstydzę i bardzo uprzejmie apeluję do pana prezesa. My na pewno panu wstydu i sobie nie przyniesiemy. Oczywiście. I dlatego sądu też nie. Daję panu gwarantuję osobiste słowo honoru. No to jest bardzo miła deklaracja, bardzo cenna, że państwo chcecie szanować porządek i ład rozprawy. Natomiast nie mogę w tej sytuacji interweniować już w rozprawę, która się toczy, prawda? Nie mogę. To proszę wydać 6 przepustek, które nie zostały wydane. No 6 przepustek pewnie byśmy wydali, nie było co do tego żadnych ograniczeń, bo byłyby wydane, gdybyście państwo zgłosili się w terminie. No, zgłaszacie się państwo już na samą rozprawę, bez
A do kiedy był ten termin? Zapytam, dlaczego 20 przepustek było wydane. 14 osób weszło, więc 6 zostało. Nie zostało, znaczy nikt się po takie przepustki nie zgłosił. Panie prezesie, a jak ktoś na przykład przyjechał spoza Wrocławia z Tłuszcza i reprezentuje telewizję narodową, a nie ma legitymacji prasowej, bo nie mamy niestety legitymacji prasowej, bo na YouTubie działamy i chcieliśmy zrobić tylko i tylko wyłącznie reportaż z rozprawy sądowej przyjaciela zaprzyjaźnionego z telewizją narodową i z tutaj środowiskami patriotycznymi, to dlaczego nie zostałem wpuszczony? Pokazywałem funkcjonariuszom policji zdjęcia z ich przełożonym, a oni powiedzieli, że ich to nie interesuje. Dobrze. W takim razie, panie prezesie, czyli zostaje nam odmówione w tym momencie nasze prawo, które... Ja państwu wyjaśniam, prawda? Ja rozumiem. My, panie prezesie, myślę, że ja i tak samo wszyscy tu zgromadzeni doskonale rozumiemy pańskie tutaj wyjaśnienia w tej sprawie. Niemniej jednak żądamy wręcz, bo jesteśmy obywatelami tego kraju, jesteśmy obywatelami pokojowo nastawionymi. I swojego kraju, Polski. Oczywiście i chcemy wejść na tą salę rozpraw. I prosimy, w tym momencie prosimy wraz z żądaniem, aby pan prezes sądu nam umożliwił to, bo pan prezes sądu jest władny w tej sprawie zadziałać, jak to mówią, immediatamente. I tylko pan może to zrobić, także proszę nie przedłużać, bo my z całej Polski już my zjechaliśmy. Nie spaliśmy całą noc. Zwłaszcza gdy Konstytucja Rzeczypospolitej nam mówi to, aby po prostu my byli wpuszczeni. Nie, no proszę państwa, Konstytucja rozprawa odbywa się jawnie. To nie jest taka sytuacja, że rozprawa została utajniona. Ograniczona została tylko liczba osób, która jest obecna na samej sali rozpraw. Panie prezesie, wiemy doskonale, to już pan prezes mówił, tylko panie prezesie, bardzo proszę o zrozumienie naszej też postawy. Panie prezesie, uczestniczyliśmy w sprawach dużo mniej ważnych, na salach dużo mniejszych, gdzie ilość widzów była naprawdę już przekraczająca. To jest kwestia jednej pana decyzji. Więc to jest jedna pańska decyzja, której pan nie podlega żadnej innej zwierzchności i pan może w ten sposób zrobić. Powiem, że chodziło o pierwszą sprawę. Oczywiście. Pierwszą sprawę z dwoma. Sytuacja jest, gdybyśmy, znaczy ja się może zorientuję, czy byłaby możliwość jeszcze wpuszczenia sześciu dodatkowych osób, tak żeby jakby ten limit określony pojemnością sali, prawda? Pojemnością miejscami na sali. Ale ja myślę, że to też nie powinno pana prezesa determinować. My jesteśmy naprawdę w tak wąskiej grupie, jest nas tu 10, może 15 osób jeszcze na dole zostało, że to nie będzie żadną kolizją dla sprawy. Przecież to można być na tyle porozumiałym. Dla pana prezesa obciążeniem, to ja bardzo chętnie zrezygnuję. Poczekam przed salą, a wejdą te osoby, które przyjechały z daleka. Które zostały oczywiście. Rozmawiamy o tych sześciu osobach, na które był ustalony limit miejsc. Znaczy możemy wydać jeszcze dodatkowe sześć przepustek. Ale limit miejsc jest ograniczony ilością miejsc siedzących? Czy jak my będziemy sobie stali w kącie spokojnie. A ja będę spokojnie filmował dla telewizji narodowej, panie prezesie, i obiecuję, że żadnego przypału nie zrobię. Tak jest, ja wiem. Nagrywa mnie w tej chwili i ja nie mam nic przeciwko temu, natomiast na sali powinien się pan uzyskać co do tego. Tak, ja wiem, jako dziennikarz jestem świadom tego. Bo z tego co wiemy, to oskarżony, który jest na sali, ma czekać tam na nas, dopóki nie wejdziemy, myślę, że wszyscy, ale no, żeby miał prosić Wysoki Sąd, żeby nie rozpoczął sprawy bez strony, która jest tutaj wśród nas. Poczekajcie państwo 15 minut, ja się zdecyduję, czy możemy do... 15 minut jest bardzo dobrze. A jeszcze takie pytanie. Czekamy na decyzję pana prezesa. Ustalcie ze sobą w tym czasie te osoby, które rzeczywiście zależy na udziale w tej rozprawie Tak. Ja panu prezesowi dałem swoje słowo, więc ja zrezygnuję na rzecz jednej z osób, które przyjechały. Najważniejsze są osoby, które przyjechały z daleka. Tak, Tłuszcz żąda wstępu. Czekamy na pana prezesa tutaj. Zostaniemy. A jeszcze panie prezesie, ostatnie pytanie. Wszyscy
to przepraszam. By naprawdę było super. Jeszcze ostatnie pytanie jako Telewizji Narodowej. Aż ręce mi drżą zadawać takie pytanie. Ale panie prezesie, z całym szacunkiem do pana osoby i mam takie pytanie. Gdyby tutaj byli przedstawiciele KOD-u albo obywateli RP, to zostaliby bez żadnego ale pewnie wpuszczeni, tak? Bo oni niby walczą w obronie demokracji, a powołują się na Konstytucję Rzeczypospolitej, tak? Ma pan jakiś powód, żeby twierdzić, że nie przedłużajmy. Panie prezesie, Nie przedłużajmy, bo to jest bardzo ważna sprawa, pan prezes ma powiedzieć, bardzo ważna sprawa, nie przedłużajmy innymi pytaniami, dobrze? Tylko ja myślę, że w przeciągu 15 minut ta sprawa się może zakończyć. Tak. Oto delegacja na spotkaniu z prezesem sądu. Uda się prawdopodobnie 6 przepustek uzyskać dla osób i czekamy tutaj na sali. Zadałem, jak widzicie, drodzy telewidzowie, pytanie, aż ręce mi po prostu drżały, ale myślę, że dobre pytanie. Sami ocencie to. Takie zarządzenie jest bezpodstawne, słuchajcie.